6 listopada to także Wigilia Święta Medalika Niepokalanego Poczęcia. I dlatego po zakończeniu naszych modlitw po różańcu, koronce do Miłosierdzia Bożego, modlitwie odnowienia ślubów i modlitwie o ochronę życia, uczestnicy wezmą udział w ceremonii układania cudownych medalików wokół wybrzeży Irlandii. Ludzie przyniosą ze sobą cudowne medaliki, ułożą je wokół Irlandii. To niesamowite. Czy mogłabyś podać nam trochę praktycznych informacji? Jak można zapisać się do uczestnictwa w tym wydarzeniu? Czy macie jakąś swoją stronę internetową? Tak, podaję adres strony internetowej. Czy macie też swoje konto na Facebooku? Na Facebooku należy nas szukać pod hasłem Rosary of the Coast for Life and Faith. I wtedy pokaże się nasze konto na Facebooku. Mamy też adres e-mail. Chciałabym także powiedzieć, że wielu Polaków mieszkających w Irlandii bierze udział w naszym wydarzeniu. Niektórzy nawet organizują miejsce modlitewne, także polscy księży. Gdzie będą odbywały się modlitwy? W kościołach, na ulicach, wzdłuż wybrzeża? Większość miejsc modlitewnych znajduje się na plażach wzdłuż wybrzeża. W niektórych miejscach będziemy się modlić w kościołach, w pobliżu wybrzeża. W kościołach, które znajdują się na samym wybrzeżu, więc ludzie najpierw odbędą modlitwę w kościele, a później udadzą się na brzeg morza i tam zakopią medaliki, czyli posadzą żywopłot ochronny. Są też miejsca w głębi kraju. Sanktuaria Chrystusa Króla, kościoły i oratoria na terenie kraju. Apelujemy także do tych, którzy nie mogą wziąć czynnego udziału w naszych spotkaniach, żeby odprawili modlitwę w domu. Otrzymujemy wiele wiadomości od takich osób z zapewnieniem, że będą się modlić w domu wraz z rodzinami, gdyż mieszkają zbyt daleko od wybrzeża. Powiedziałaś, że wielu Polaków weźmie udział w tym wydarzeniu. Bardzo mi miło to słyszeć, ale mogłabyś nawet teraz zaprosić innych Polaków mieszkających w Irlandii do udziału w tej modlitwie. Tak, chcemy zaprosić wszystkich Polaków i także pragniemy im podziękować, ponieważ nasz różaniec do wybrzeży zrodził się z ich różańca do granic. I chcemy poprosić, żeby się z nami modlili i pomogli nam chronić życie i zachować wiarę. Pragniemy też poprosić Polaków mieszkających w Polsce, a także w innych krajach, żeby modlili się razem z nami w tym dniu. Można znaleźć modlitwy, przede wszystkim różańcowe, na naszej stronie internetowej. Módlcie się z nami na całym świecie. Polacy w Ameryce, w Kanadzie, wszędzie. Módlcie się wszyscy. Módlcie się z nami w tym dniu. Módlcie się za Irlandię, módlcie się za świat, za ochronę życia poczętego i za to, żebyśmy znowu potrafili dzielić się wiarą i prawdą w niej zawartą. Mam nadzieję, że tak się stanie. Tak więc 26 listopada, tak? A o której godzinie rozpoczynacie? Czy macie konkretną godzinę? Tak, w Irlandii zaczynamy o 2:30 po południu. 2:30 to znaczy o 14:30. Myślę, że w Polsce będzie wtedy 16:30. Zgadza się? W Polsce to będzie godzina 15:30. Jeżeli możecie poświęcić parę chwil na odmówienie różańca, czy wszystkich modlitw zawartych w programie opublikowanym na naszej stronie i koronki do Miłosierdzia Bożego, będziemy bardzo wdzięczni, ponieważ błagamy o bardzo wielki cud, który sprawi, że Chrystus Król ponownie zawładnie naszym.
naszymi duszami i sercami, naszym kościołem, w życiu politycznym naszego społeczeństwa, co doprowadzi nas do pokoju. Mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję za tę prezentację, za to spotkanie i życzę Wam, aby to wydarzenie było pięknym doświadczeniem dla przyszłości Twojego kraju. Ufam, że stanie się takim zaczynem, początkiem zmian na lepsze. Zgadzam się, na pewno przyniesie on wiele dobrego. Właśnie o to się modlę. Chciałbym w Tobie gorąco podziękować za to, co robicie. Ty z przyjaciółmi. Proszę serdecznie ich pozdrowić od nas, z Polski, od Radia Maryja. Z pewnością to zrobię. Dziękuję za danie nam tej szansy, za pokazanie nam drogi. Siostrze Faustynie było objawione, że Polska stanie się światłem dla świata, a my jesteśmy wdzięczni za te słowa. A gdy kiedyś przybędziesz do Polski, musisz koniecznie nas odwiedzić tutaj, w Toruniu, w Radio Maria. Serdecznie się już God bless. God bless. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z Kate Sinat, organizatorką, jedną z organizatorek modlitwy różańcowej do wybrzeży, do brzegów wokół całej wyspy Irlandii, która odbędzie się 26 listopada w intencji odrodzenia wiary w Irlandii oraz o intencji obrony życia w tym kraju. A z Kate Sinat z Irlandii rozmawiał się z Witold Hetnar. Bardzo dziękuję. To jest straszne dla nas tutaj. Jestem na migracji od stanu wojennego. Jestem córką członka zamordowanego za Chińczyni. I dzięki waszej audycji radiowej czy telewizyjnej mogę tu żyć. Możemy tu żyć, cieszyć się. Dla nas to jest wielkie.